I mamy już start do Wielkiej Wrocławskiej. Na prowadzenie wyszła zgodnie z przewidywaniami San Bellina. Mówiłeś o tym, że to taki frontowy koń. To jest frontowy koń i ona w ten sposób musi wygrywać gonitwy. Wśród koni ginie, musi jechać mocno po froncie i wtedy ma zawsze duże szanse na wygranie. O niebieskim stroju praktykant jockeyski Martin Liszka, klacz urodzona w Golejewku, córka niemieckiego derbisty Belenusa, ma 4-5 długości przewagi, trenowana przez Pawła Polesza w Czechach. Odskoczyła dosyć ofensywna jazda na drugim miejscu, włoski Catch Live. Zobaczymy, jak skaczą konie. Hamana poradziła sobie z przeszkodą. Na razie z tyłu Sopran Best, a San Bellina prowadzi przed Catch Live i na trzecim miejscu chyba jest jeden z faworytów Blesk. I Blesk, tak. Blesk zawsze rozgrywa w ten sposób, czai się na trzecim, czwartym miejscu i dopiero na prostej finiszowej próbuje atakować. Podobnie rozgrywa gonitwę Habana. W zeszłym roku w ten sposób wygrała Wielką Wrocławską. Pokazała się z niezłym finiszem. Widzimy teraz Habana prowadzona na ostatnim, przedostatnim miejscu przed Sopran Bestem. Dosyć ofensywna jazda na San Bellinie. Tutaj trzeba jednak odpowiednio rozłożyć siły. To jest 5000 metrów. Blesk zdaje się, że próbuje pilnować San Belliny. Jest na miejscu trzecim. Catch Live dosiadany i trenowany przez Pawła Kasznego na miejscu drugim. Teraz jakby troszeczkę konie już się zrównały. Habana na razie z tyłu inne polskie konie. Taki Sopran Best. Dystans 5000 metrów to bardzo długi dystans i jeszcze dużo się może zdarzyć. Widzieliśmy, że tu się chyba ruch z wodą pokonały. To był ruch z wodą i teraz uwaga, najważniejszy skok trybunowy, skakany tylko raz w roku na naszym partyńskim torze. Zobaczymy, jak konie sobie poradzą na tej trudnej przeszkodzie. Tam jest wielki rów. Znakomicie wszystkie konie na końcu. Habana trochę w odstępie, 3-4 długości, ale już dołącza do stawki. Nadal prowadzi po tym trudnym skoku San Bellina. Na razie żaden jeździec nie rozstał się z koniem, także wszystkie są w grze. Tak, to jest jednak bardzo trudna konkurencja. Tutaj trzeba je przede wszystkim dojechać, żeby liczyć się w rozgrywce, ale widzimy, że skoro najtrudniejszą przeszkodę wszystkie konie pokonały, to powinno być dobrze. Już ta przewaga San Belliny nie jest tak wyraźna. Ona jest na czele stawki, ale już z minimalną przewagą nad Catch Life i Bleskiem. Doświadczeni jockeye nie pozwolili uciec za bardzo San Bellinie i konie już się mocno zgrupowały. Cała 11-konna stawka, cały czas Habana prowadzona na ostatnim miejscu. Czy Andrii Czopek ma naprawdę dużo zimnej krwi, czy to jest dobra taktyka w takim wyścigu? On zna bardzo dobrze tego konia. Przed nami jeszcze ponad pół wyścigu i wszystko się może zdarzyć. Prowadzi konia bezpiecznie. Zwłaszcza, że konie nie są zbytnio rozciągnięte, bo czasami zdarza się, że w dużych odstępach galopują. Tym razem cała 11-konna stawka blisko. Przejście drogi bardzo trudna, przeszkoda. Wszystkie konie ukończyły ją bez problemu. Nie, te parę długości różnicy między pierwszym a ostatnim koniem to jest żadna różnica. Na tym dystansie i przy tych trudnych przeszkodach na pewno w wyścigach płaskich byłby to problem, ale gonitwy płotowe rządzą się swoimi prawami. Widzimy, że lekko dosyć galopuje Blesk w białym stroju. Rastislav Bęż to jest koń hodowany w Stanach, który wygrał w tym roku na partyjnicach nagrodę otwarcia sezonu, ale wygrał też gonitwę we Francji. Gonitwę we Francji, także na pewno będzie bardzo groźnym w ostatniej rozgrywce. W tej chwili, tak patrząc na oko, wszystkie konie są doskonale przygotowane, wszystkie doskonale skaczą. Żaden nie odstaje jeszcze. Będziemy mieli bardzo ciekawą końcową rozgrywkę. Na trzecie miejsce przesunął się Yamtaki, wyhodowany w Polsce, wnuk legendarnego Dakoty, trenowany przez Pawła Polesza w Czechach. To jest koń, który, jak mówiliśmy, jest w formie, bo ostatnio wygrał nagrodę we Wrocławiu na partyjnicach, pokonał biegnącą tu Ichlawę, ale na razie niezmiennie na prowadzeniu San Bellina. Na drugim miejscu jest Catch Live z numerem 6, włoski 6-letni Wałach. I na trzecie miejsce właśnie przesunął się Yamtaki, syn Enjoy Plelana, i tam blisko był też Ole Baut Kozio w pomarańczowym stroju, trenowany przez słynnego Józefa Wanie. Dwójka faworytów, czyli Habana i Ichlawa, odstają trochę. Ichlawa miała problemy na górce. Ichlawa chyba już odpadła za Habanę, jest na... Tak, jest ostatnia. Po nieudanym przejściu przez górkę włoską. Teraz widzimy, że Ole Baut Kozio jest bardzo blisko w pomarańczowym stroju. Józef Wania to stary wyga, jeżeli chodzi o gonitwy przeszkodowe, ale niezmiennie na prowadzeniu San Bellina przed Catch Life'em. Na drugie miejsce teraz wychodzi Ole Baut Kozio, wyhodowany w Strzegomiu przez rodzinę Romanowskich, a więc polski koń, chociaż w czeskim treningu. Wyhodowany 40 km stąd. A więc czuję się jak u siebie w domu. Widzimy, że tam troszeczkę Habana znowu miała kłopotów, nadrobiła dystansu i kolejna przeszkoda. Bardzo dobrze skacze Nebrius.
jest cały czas w stołówce, ten koń może nas zaskoczyć. Nebrius z numerem drugim w biało-czarnych barwach, trenowany przez Paulinę Surową, ze znakomitym pochodzeniem. Niemiecki syn niemieckiego derbisty Belenusa i świetnej w gońtwach płaskich i przeszkodowych nobili. Teraz jakby tempo troszeczkę wzrosło, Nebrius dołączył do czołówki, jest tam All About Kozio, ale cały czas sam Belina się nie poddaje, Habana niezmiennie na końcu, podobnie jak i Chlawa. San Belina musi prowadzić wyścig. W momencie, kiedy konie ją miną, to ona przestanie liczyć się w stawce. San Belina prowadzi, Habana cały czas z tyłu. Widzimy, że Blesk już teraz wychodzi chyba na prowadzenie przed San Belinę. Dołączył też Nebrius, jest All About Kozio. I Habana powoli przesuwa się do przodu. Tak, to jest taktyka Andrija Czopyka. Chyba takie zalecenia od trenera Borkowskiego, żeby ją oszczędzić w dystansie i zaatakować w tej drugiej fazie gonitwy, ale trenowany przez Grzegorza Wróblewskiego, polskiego trenera z Trzech Blesk, oddala się tak 2-3 długości, odskoczył od San Beliny, tam jest All About Kozio i jest Nebrius. Na razie widzimy, że pierwszy upadek w tym wyścigu to Księżna Vegas. Zdaje się, że Michał Kublik nie ukończy tej gonitwy, ale tam nic groźnego się nie stało. Blesk ucieka, goni go z numerem 8 Jamtaki, a więc także koń z Polski trenowany w Czechach. Kolejny koń trenera Polesa. San Belina zrobiła tempo, a Jamtaki spróbuje rozegrać finisz. Widzimy, że atakuje Bleska. Blesk odskoczył i Jamtaki go atakuje. Gdzie jest Habana? Od pola próbuje Habana od pola, się. Podobnie jak w zeszłym roku, ale obawiam się, że jest trochę za daleko. Jest daleko, zobaczymy. Tu będzie decydowała teraz i szybkość jednak wytrzymałość. Habana widzimy, dysponuje świetnym finiszem, przesuwa się do przodu, ale może jej nie starczyć dystansu. Jamtaki. Minął Bleska, Jamtaki chyba galopuje po zwycięstwo. I Nebrius chyba. Nebrius wychodzi miejsce, na drugie miejsce. Ale bardzo pewnie Wielką Wrocławską wygrywa Jamtaki. To koń, który mówiliśmy, że jest w wysokiej formie. Wnuk Dakoty, wyhodowany w Polsce, ale w czeskim treningu, dosiadany przez Marcela Nowaka. Trenuje trener Poles, trener, który od 2002 roku wygrał dopiero 11 razy. Zobaczmy, kto na drugim miejscu. Niezagrożony galopował po zwycięstwo Jamtaki, ale była zacięta walka o drugie miejsce. I kto wyszedł z niej zwycięsko? Na drugim miejscu Nebrius. Nebrius koń z Nebrius numerem drugim. Przegrał w celowniku drugie miejsce, a Ichlawa zdołała. Ichlawa, czyli faworytka do miejsc w trójce. Tak, klacz trenowana na Słowacji. W ostatniej chwili minęła Nebriusa, zajęła Wielkiej Wrocławskiej drugie miejsce. Ubiegłoroczna zwycięzczyni Habana tym razem nie dała rady koniom z Czech i Słowacji. Bez miejsca, tak. Trener Hanaczek 26 lat temu przyjechał do Wrocławia. Teraz od 2 lat znowu zaczął przyjeżdżać tutaj ze swoimi słowackimi podopiecznymi. Widzą TVP Info, dziękujemy już za uwagę. Przypominamy, że Jamtaki wygrał Nagrodę Wielkowrocławską i 100 000 zł, ale pozostajemy z telewizjami TVP Sport. Dziękujemy.